A dzień dobry. Sobie wyszedłem zobaczyć. Wczoraj właśnie, o. Ręcznik. Poprawę ubrania. Też. Miałem lajta wczoraj robić, ale ogólnie to jest po prostu źle traktuje mnie Krzysztof, wzywa. O. Pokazywałem wczoraj drzewko, jak się rąbi. Mówi, nic ja nie potrafię robić. A on sobie śpi. Jak Królewicz z bajki. Śmiechowarte. A ta już koszulka sucha. Wszedłem zobaczyć, jaka pogoda. Sami widzicie, jak to jest. No, miałem lajta robić. A Krzysztof nic. On z sobą nie robi. On tylko jak pójdzie, to dwie skrzynki mleka kupi, kartony, różne jakieś rzeczy, nie wiadomo jakie, ale to ja mu zrobię. Nie kupuję, ale chcę właśnie pozdrowić. Wczoraj właśnie była fajna blondynka. Fajne spodnie miało, takie dziurawe. Ja też mam takie jedno. Ja wyszedłem i Krzysiek całe te, ona chciała sobie na pamiątkę zrobić zdjęcie. Krzysiek 200 zł. A ja wyszedłem tam dalej. Tam pozdrowiłem. O. Z Londynu. Znajomych też ich pozdrawiam. A i byłem. A nie chciałem brać, ale ona wyjęła monetki. No, 20 zł sobie coś kupisz. I podziękowałem. A był kolejarz z Warszawy. Też chciał. Krzysiek 200 zł. To widzicie, za zdjęcie z dni. A ja odeszłem dalej, tam o syna pozdrawiałem, o żonę, rodzinę, tam wszystkich znajomych i po prostu cały ten im. O, 50 zł mi oferował. No masz, trzymaj sobie. Chodzisz na obiady, widzimy, jak sobie nagrywasz, co pójdziesz na obiad, czy coś sobie kupisz. No, dziękuję bardzo dla takich ludzi, ponieważ sami widzicie, ja lajtów. O, Yamaha teraz dzwonił, też pozdrawiam Yamaha. O, mówił, a to wychodź. Pójdziemy do baru, zupę, coś zjemy. Ja mówię, ja teraz tutaj miałem lajta robić. Muszę z nim właśnie porozmawiać w sprawie tych lajtów. No, rozmawiałem cały te
Krzysztofa nic mu się nie chce robić. Lepiej śpi. To jego sprawy, to jego życie. Tylko marnuje moje życie. Mam takie pragnienie, żeby naprawdę się wyprowadzić stąd. Bo ja tutaj zaraz zim mi się robi, cały to ja nie będę Mars. Bo węgiel tutaj jest. Bo tam trochę węgla jest, jest w beczkach jeszcze jest. Ale to nic. Ja nie jestem jemu służący jakiś. Jak ja wychodzę czy do sklepu, czy do baru, czy gdzieś, to zamyka na górny zamek, a ja muszę z drugiej strony chodzić i pukać w okno, żeby otworzyć drzwi. To trzyma mnie jak w więzieniu, to widzicie. No i na ten temat to właśnie chcę wam powiedzieć. Nikt za bardzo mi nie chce pomagać. No trudno. Zasłonił, tak? To widzicie, jakie to życie. No zasłoni. No zobaczymy, jak mnie tu zabraknie, co on sobie będzie dalej robił. No na razie.